Niezaladność Dawida z miała przyczyny, które malują charakter tego młodzieńca. W kilka dni po instalacji w drukarni spotkał przyjaciela z gimnazjum pogrążonego w najgłębszej nędzy. Przyjaciel Dawida Seszara był to młody człowiek w wieku około 21 lat, nazwiskiem Lucian Chardon syn dawnego chirurga wojsk republikańskich, który musiał ustąpić ze służby z powodu odniesionej rany. Naturalne skłonności popchnęły pana Chardon do studiów nad chemią. Przypadek zaś uczynił go aptekarzem Wangulem. Śmierć zaskoczyła go pośród prac nad zyskownym odkryciem, którego poszukiwanie pochłonęło mu wiele lat. Chciał uleczyć wszelki rodzaj Podagry. Podagra jest chorobą bogatych. Bogaci zaś drogo opłacają zdrowie, kiedy im go nie stanie. Toteż aptekarz wybrał ten problem do rozwiązania między wszystkimi, jakie nastręczały się jego rozmyślaniom. Bujając między wiedzą a empiryzmem, nieboszczyk Szardon zrozumiał, że jedynie wiedza może mu zapewnić fortunę. Zagłębił się tedy w przyczyny choroby i oparł leczenie na diecie dostosowanej do temperamentu. Umarł w czasie pobytu w Paryżu, gdzie starał się o aprobatę Akademii. W ten sposób stracił owoc swoich prac. W przewidywaniu lepszej doli, aptekarz nie szczędził niczego na wychowanie syna i córki. Tak, iż utrzymanie rodziny pochłaniało dochody płynące z apteki. Tak więc nie tylko zostawił dzieci w nędzy, ale jeszcze na ich nieszczęście wychował je w nadziei świetnych losów, które zgasły ze śmiercią ojca. Znakomity Deplan, który miał szardona w opiece w ostatnich chwilach, mówił, iż umierając, szalał z rozpaczy. Ambicja ta czerpała pobudkę w gwałtownej miłości, jaką eks chirurg żywił dla własnej żony, ostatniej latorośli domu de Rubempré, cudowni przezeń ocalony od szafotu w roku 1793. Mimo iż młoda dziewczyna nie chciała zgodzić się na to kłamstwo, zyskał na czasie oświadczając, iż jest ona w ciąży. Stworzywszy sobie w ten sposób poniekąd prawa męża, ożenił się z nią mimo obopólnego ubóstwa. Dzieci, jak wszystkie dzieci miłości, otrzymały za całe dziedzictwo cudowną urodę matki. Dar tak często zgubny, skoro mu towarzyszy nędza. Te tak żywo podzielane nadzieje, prace, rozpacze, odbiły się na urodzie pani Chardon. Tak jak powolna ruina oddziałała na tryb jej życia. Ale dzielność jej, jak również i jej dzieci, równa była ich niedoli. Biedna wdowa sprzedała aptekę położoną przy pryncypialnej ulicy Umo głównego przedmieścia Angulem. Wartość apteki pozwoliła jej uzyskać 300 franków renty, kwotę niewystarczającą nawet na własne utrzymanie ale i ona i córka przyjęły swe położenie bez rumieńca i oddały się pracy zarobkowej. Matka pielęgnowała położnice, wykwintne zaś jej formy sprawiły, iż poszukiwano jej w bogatych domach. W ten sposób żyła, nie kosztując nic dzieci i zarabiając dwadzieścia su dziennie. Aby oszczędzić synowi wstydu, iż musi widzieć matkę w takim poniżeniu, przybrała imię pani Szarloty. Osoby, które pragnęły jej opieki, zwracały się do pana Postel, następcy nieboszczyka Chardon. Siostra Lucjana pracowała u zacnej kobiety, poważanej w całym umu pani Prieu, prowadzącej zakład wykintnego prania. W ten sposób zarabiała 15 su dziennie. Miała dozór nad robotnicami, co wznosiło ją nieco ponad klasę wyrobnic. Skromne owoce pracy obu kobiet, dołączone do 300 franków renty, dochodziły ogółem 800 franków rocznie, z których te trzy osoby miały żyć, ubierać się i mieszkać. Ścisła oszczędność tego gospodarstwa ledwie zdołała nastarczyć wszystkiemu, zwłaszcza, że sumę tę prawie w zupełności pochłaniał Lucjan. Pani Chardon i córka jej, Ewa, wierzyły w Lucjana jak żona Mahometa w męża. Poświęcenie ich dla jego przyszłości nie miało granic. Ta biedna rodzina mieszkała w Umoł, w mieszkaniu najętym za skromną kwotę od następcy pana Szardą i położonym w dziedzińcu nad laboratorium. Lucjan zajmował tam nędzny pokoik na poddaszu. Zagrzewany przez ojca, który zapalony do nauk przyrodniczych, popychał go od młodości na tę drogę, Lucjan był jednym z najświetniejszych uczniów Angulem. Był w trzeciej klasie. W chwili, gdy Sysar kończył studia, kiedy traw zetknął dwóch kolegów, Lucjan zmęczony nędzą, był bliski jednego z owych ostatecznych postanowień, w jakie rzuca się człowiek mając 20 lat, 40 franków miesięcznie, który Dawid ofiarował wspajał myślnie Lucjanowi podejmując się wykształcić go na prota, mimo iż prot był mu zupełnie niepotrzebny, ocaliły Lucjana od rozpaczy. Odnowione w ten sposób węzły przyjaźni zacieśniły się niebawem podobieństwem losów i różnicą charakterów. Obaj, duchem bogaci w wielorakie fortuny, posiadali tę wysoką inteligencję, która stawia człowieka na równi ze szczytami. Obaj zaś znajdowali się na samym dnie społeczeństwa. Ta niesprawiedliwość losu stała się potężnym węzłem. Zarazem obaj zbliżyli się odmiennymi drogami do poezji. Mimo iż przeznaczony do najwyższych dociekań przyrodniczych Lucjan rwał się z ogniem ku sławie literackiej, gdy Dawid, którego kontemplacyjny umysł usposabiał do poezji, skłaniał się z upodobania ku wiedzy ścisłej. To przestawienie ról zrodziło między nimi jakby duchowe braterstwo. Lucjan podzielił się z Dawidem planami przekazanymi mu przez ojca w przedmiocie zastosowania nauki do przemysłu. Dawid zaś wskazał Lucjanowi nowe drogi, jakimi należało mu wejść w literaturę, aby zdobyć imię i przyszłość. Przyjaźń tych dwóch młodych ludzi stała się rychło jedną z owych namiętności, które rodzą się jedynie pod koniec młodzieńczych lat. Dawid ujrzał niebawem piękną Ewę i pokochał ją tak, jak zdolne są kochać dusze melancholijne i skłonne do medytacji. Et nunc et semper et in secula seculorum liturgii jest dewizą tych wzniosłych, nieznanych poetów, których dzieła polegają na wspaniałych epopejach poczętych i zagrzebanych między dwojgiem serc. Kiedy kochanek przeniknął tajemnice nadziei, w której matka i siostra Lucjana stroiły piękne czoło poety, kiedy poznał ich ślepe poświęcenie, Czerpał słodycz w tym, aby się zbliżyć do ubóstwianej, dzieląc jej oddanie i nadzieję. Lucjan stał się więc dla Dawida bratem. Dawid prześcignął wiarę matki i siostry Lucjana w jego geniusz. Psuł go tak, jak matka psuje swoje dziecko. Podczas jednej z owych rozmów, w których gnębieni brakiem pieniędzy wiążącym im ręce, Rozbierali jak wszyscy młodzi ludzie, sposoby dojścia szybko do fortuny, przetrząsając bezowocnie wszystkie drzewa już ogołocone przez poprzedników, Lucjan przypomniał sobie dwie myśli rzucone kiedyś przez ojca. Pan Chardon wspominał o możliwości obniżenia o połowę ceny cukru. Przez użycie nowego składnika i o takimż zmniejszeniu ceny papieru, przez uzyskanie z Ameryki tanich materii roślinnych, pokrewnych tym, jakimi posługują się Chińczycy. Dawid, który znał wagę tej kwestii, roztrząsany już u Didota, chwycił się tej myśli, widząc w niej fortunę. I uważał odtąd Lucjana za dobroczyńcę, któremu nigdy nie zdoła się wypłacić. Każdy zgaduje, do jakiego stopnia dominujące myśli oraz życie wewnętrzne dwóch przyjaciół czyniły ich niezdolnymi do prowadzenia drukarni. Daleka od dochodu 15 lub 20 tysięcy franków, który dawał zakład braci Cointy, drukarzy konsystorza, właścicieli kuriera Charente, Odtąd jedynego dziennika w departamencie, drukarnia młodego Seszarda dawała ledwie 300 franków miesięcznie. Z czego odchodziła pensja prota, płaca maryny, podatki, cięż, co uszczuplało dochód Dawida do 100 franków. Ludzie czynni i przemyślni, Byliby odnowili czcionki, kupili żelazne prasy, zdobyliby w księgarniach paryskich dzieła, podejmując się druku po niskiej cenie, ale pryncypał i prot, zatopieni w pracy duchowej, zadowalali się robotami doraźnymi i resztką dawnej klienteli. Bracia Kłęte poznali wreszcie charakter i przyzwyczajenie Dawida. Przestali go oczerniać przeciwnie. Roztropna polityka kazała im dać wegetować tej drukarni i utrzymywać ją w przyzwoitej mierności, iżby się nie dostała w ręce jakiegoś groźnego antagonisty. Sami odsyłali nawet do niej drobniejszych klientów. Tak więc, nie wiedząc o tym, Dawid Seszar istniał, biorąc handlowo, jedynie dzięki zręcznemu wyrachowaniu konkurentów. Zadowoleni z tego, co nazywali jego manią, bracia Kłęty stosowali wobec Dawida metody pozornie uczciwe i lojalne. W rzeczywistości jednak postępowali podobnie jak zarząd królewskich przedsiębiorstw przewozowych, który, chcąc uniknąć prawdziwej konkurencji, stwarza konkurencję fikcyjną. Zewnętrzny wygląd domu seszarów był w harmonii z brudnym skąpstwem, które panowało wewnątrz, gdzie stary niedźwiedź nigdy nie dał nic naprawić. Deszcz, słońce, wpływy atmosferyczne wszystkich pół roku nadały drzwiom od korytarza podobieństwo do starego pnia, tak były poorane nierównymi szczelinami. Fasada, byle jak sklecona z kamieni i cegieł, uginała się niejako pod brzemieniem dachu zbutwiałego, przeciążonego owymi wklęsłymi dachówkami, jakie spotyka się na wszystkich dachach w południowej Francji. Mocno uszkodzone szklenie, opatrzone było olbrzymimi okiennicami o gęstych, poprzecznych listwach, których wymaga gorąco klimat. Trudno byłoby w całym Angulem znaleźć dom równie zaniedbany. Można powiedzieć, iż trzymał się jedynie swoistości cementu. Wyobraźcie sobie tę wielką halę, jasną w dwóch krańcach, ciemną w środku, o ścianach pokrytych afiszami, szczerniałych od dołu wskutek ocierania się o nie robotników. Przewijających się tu od trzydziestu lat, ze zwisającymi u sufitu sznurami, z mnóstwem sznurów na podłodze, stertami papieru, starymi machinami, stosami kamieni do przyciskania zwilżonego papieru, szeregami kaszt i na końcu dwiema klatkami, w których każdy po swojej stronie siedzieli pryncypał i protest. Zrozumiecie wówczas egzystencję dwóch przyjaciół. W roku 1821, w pierwszych dniach maja, Dawid i Lucjan znajdowali się przy oknie wychodzącym na dziedziniec, w chwili, gdy około drugiej po południu nieliczni robotnicy drukarscy opuszczali hale, udając się na obiad. Skoro pryncypał ujrzał, iż uczeń wychodząc na ulicę zamknął za sobą drzwi opatrzone dzwoneczkiem, pociągnął Lucjana na dziedziniec, jak gdyby zapach papierów, czermidła, pras starego drzewa był mu nie do zniesienia. Siedli w altanie, skąd oczy ich mogły widzieć każdego wchodzącego. Promienie słońca igrające wśród gałązek winorośli pieściły dwóch poetów, okalając ich światłem, niby aureolą. Kontrast tych dwóch charakterów i fizjonomii występował wówczas tak wyraźnie, że byłby by skusił pędzel wielkiego malarza. Dawid miał kształty, jakie natura daje istotom przeznaczonym do wielkich walk, ukrytych lub jawnych. Z szerokiego torsu wyrastały silne ramiona harmonizujące z pełnią kształtów twarz brązowa w tonie żywa w kolorze polna osadzona na grubej szyi okolona lasem czarnych włosów podobna była na pierwszy rzut oka do twarzy kanoników opiewanych przez błędu ale baczniejsze spojrzenie dojrzałoby w bruzdach mięsistych warg, w dołku na brodzie, w rysunku rozdwojonego, kwadratowo zakończonego nosa o liniach niesymetrycznych, w oczach przede wszystkim, nieustający ogień jedynej miłości, przenikliwość myśliciela, żarliwą melancholię ducha który zdolny był ogarnąć dwa ostateczne krańce horyzontu, przenikając wszystkie ich zaułki i który łatwo nużył się czysto idealnymi rozkoszami, wnosząc w nie jasność analizy. Jeżeli w twarzy tej przejawiały się błyski geniuszu, gotującego się do lotu, widniał w niej też popiół obok wulkanu. Nadzieja zamierała tam w głębokim poczuciu własnej nicości społecznej, w której brak urodzenia i majątku wiążą tyle wyższych duchów. Obok biednego drukarza, którego zawód jego, mimo już takiej bliskiej inteligencji, przyprawiał o mdłości. Obok tego sylena, ciężko wspartego na samym sobie, który pił wielkimi haustami z pucharu wiedzy i poezji, upijając się, aby zapomnieć o niedolach prowincji, Lucjan stał we wdzięcznej pozie stworzonej przez rzeźbiarzy dla indyjskiego bachusa. Twarz jego miała wytworność starożytnego posągu, czoło i nos greckie, Aksamitna białość kobieca, oczy tak ciemno niebieskie, że aż czarne, oczy pełne miłości, których białko co do świeżości nie ustępowało oczom dziecka. Nad tymi pięknymi oczyma, okolonymi długimi, ciemnymi rzęsami, rysowały się brwi, jakby wykreślone pędzlem. Chińskim. Na licach połyskiwał jedwabisty puszek harmonizujący z kolorem jasnych, naturalnie kręcących się kędziorów. Boska słodycz tknęła z pozłocistych, białych skroń. Niewypowiedziana szlachetność rysowała się w krótkim, łagodnie wzniesionym owalu podbródka. Uśmiech smutnych aniołów błądził po koralowych ustach, zdobnych pięknymi zębami. Miał ręce człowieka dobrej rasy, ręce wykwintne, których skinieniu mężczyźni winni być posłuszni, a które kobiety lubią całować. Lucjan był szczupły i średniego wzrostu. Widząc jego stopy, wiłoby się go tym snadniej za przebraną dziewczynę, ile że, podobnie jak większość ludzi sprytnych, żeby nie powiedzieć przebiegłych, biodra miał niemal kobiece. Wskazówka ta, rzadko zwodnicza, była prawdziwa u Lucjana. Skłonność jego ruchliwego umysłu sprowadzała go często, kiedy analizował obecny stan społeczeństwa, na teren deprawacji właściwej dyplomatom, którzy sądzą, iż sukces jest usprawiedliwieniem wszystkich, choćby najhaniebniejszych środków. Jednym z nieszczęść towarzyszących wielkim inteligencjom jest to, Iż z konieczności rozumieją wszystko równie złe jak dobre. Dwaj młodzi ludzie sądzili społeczeństwo tym bardziej z góry, im niższe zajmowali w nim stanowisko, ludzie bowiem nieuznanim mszczą się za marność swej pozycji wyniosłością rzutu oka. Ale też rozpacz ich była przez to tym bardziej gorzka. W ten sposób szybciej jeszcze szli tam, gdzie ich niosło prawdziwe przeznaczenie. Lucjan wiele czytał, porównywał. Dawid wiele myślał, wiele zgłębiał. Mimo pozorów krzepkiego zdrowia, drukarz był to duch melancholijny i chorobliwy, skłonny do zwątpienia. Gdy Lucjan. Obdarzony umysłem przedsiębiorczym, ruchliwym, posiadał śmiałość niezgodną z jego miękkim, niemal wątłym, ale pełnym kobiecych uroków wyglądem. Lucjan miał charakter na wskroś gaskoński, śmiały, awanturniczy, który przesadza dobre strony, pomniejsza złe. Nie cofa się przed błędem, jeśli widzi w nim korzyść i drwi z występku, jeśli ten stanie się dlań szczeblem do wspięcia się wyżej. Ten ambitny popęd poskramiały wówczas piękne złudzenia młodości, zapał niosący go ku szlachetnym środkom, jakich ludzie zakochani w sławie chwytają się przede wszystkim. Dotychczas pasował się tylko ze swymi pragnieniami a nie z trudnościami życia z własną siłą a nie z nikczemnością ludzi która jest fatalnym przykładem dla wrażliwych dusz oczarowany świetnością umysłu Lucjana Dawid podziwiał go mimo iż starał się prostować błędy w które wtrącała go furia francuska ten Zacny człowiek miał nieśmiałe usposobienie będące w sprzeczności z jego silną fizyczną budową, ale nie zbywało mu na wytrwałości ludzi północy. Widział wszystkie trudności, ale postanawiał sobie zwyciężyć je, nie dając się zniechęcić. Posiadał iście apostolską nieugiętość noty, ale łagodził ją urokiem niewyczerpanej pobłażliwości. W przyjaźni tej już wypróbowanej, jeden z nich kochał bałwochwalczo, mianowicie Dawid. Toteż Lucjan przewodził nad nim jak kobieta, która wie, że jest kochana. Dawid ulegał z przyjemnością. Piękność fizyczna przyjaciela mieściła w sobie wyższość, którą uznawał, czując sam w swoim mniemaniu, Ciężkim i pospolitym. Wołu należy cierpliwa orka, ptakowi szybowanie bez troski, mówił sobie drukarz. Ja jestem wołem, Lucjan będzie orłem. Od trzech lat blisko dwaj przyjaciele złączyli swoje losy tak świetne w przyszłości. Czytali wielkie dzieła, które pojawiły się od czasu pokoju na literackim i naukowym horyzoncie dzieła Schillera, Goethego, Lorda Byrona, Waltera Scotta, jean Pola Berzeliusa, Daviego, Cuviera, Lamartena, etc. rozgrzewali się przy tych wielkich ogniskach. Próbowali się w dziełach poronionych lub zaczynanych, rzucanych i znów podejmowanych z zapałem. Pracowali bez ustanku, nie znajdując dna niewyczerpanych skarbów młodości. Jednako biedni, ale pożerani miłością sztuki i nauki. Zapominali o nędzy, pracując nad podwalinami przyszłej sławy. — Lucjanie, czy wiesz, co otrzymałem z Paryża? — rzekł drukarz, dobywając z kieszeni mały tomik. — Słuchaj! Dawid przeczytał tak, jak umieją czytać poeci i Andrzeja Szynie, zatytułowaną Nera, potem Młodego Chorego, potem Elegie o samobójstwie, tę w stylu starożytnym i dwa ostatnie jamby. — To więc jest Andrzej Szynie! — wykrzyknął Lucjan kilkakrotnie. Może doprowadzić do rozpaczy, powtarzał prost trzeci, kiedy Dawid zbyt wzruszony, aby czytać dalej, pozwolił mu wziąć Tomik. Poeta odnaleziony przez poetę, dodał, widząc podpis przedmowy. Stworzywszy ten tom, rzekł Dawid, że nie mniemał, iż nie napisał nic, co by było godne ogłoszenia. Z kolei Lucjan przeczytał epiczny ustęp ze ślepca i kilka elegii, kiedy trafił na ustęp, jeśli tam szczęścia nie ma, zali jest na ziemi, ucałował książkę i dwaj przyjaciele rozpłakali się, obaj bowiem kochali do ubóstwienia. Liście wina nabrały żywszych barw, stare mury, rozpadłe, spękane, nierówno poprzerywane szpetnymi szczelinami, przystroiły się za dotknięciem palców wróżki we fryzy, arabeski, płaskorzeźby i niezliczone arcydzieła fantastycznej jakiejś architektury. Wyobraźnia rozsypała swe kwiaty i rubiny na mały dziedzińczyk. Kamilla, Andrzeja Szynie, stała się dla Dawida jego ubóstwianą Ewą, dla Lucjana zaś wielką damą, w której kochał się nieśmiało. Poezja wstrząsnęła majestatyczne fałdy swej gwiaździstej szaty nad warsztatem, w którym niedźwiedzie i małpy kunsztu drukarskiego wykonywali jednostajny ruch. Wydzwoniła godzina piąta, ale dwaj przyjaciele nie czuli głodu ni pragnienia. Życie ich było złotym marzeniem. Mieli u stóp wszystkie skarby ziemi. Spostrzegali ów błękitny skrawek widnokręgu, jaki nadzieja ukazuje tym, których życie zdane jest na burze powiadając głosem syreny idźcie lećcie ujdziecie nieszczęściu tą przestrzenią ze złota srebra lub lazuru w tej chwili uczeń nazwiskiem Serizy urwis paryski którego Dawid sprowadził był do Angulem otworzył szklane drzwiczki wychodzące z kali na dziedziniec i wskazał dwóch przyjaciół nieznajomemu który zbliżył się z ukłonem Panie rzekł do Dawida wyciągając ogromny zeszyt Oto memoriał który pragnąłbym wydrukować czy zechce pan określić koszty Nie drukujemy proszę pana tak obszernych rękopisów odparł Dawid nie patrząc na zeszyt Zechciej się pan udać do braci Quente. Ale przecież mamy ładne pismo, które mógłby się nadać, zauważył Lucjan, biorąc rękopis. Może pan będzie łaskaw wstąpić jutro i zostawi nam dzieło dla ocenienia kosztów. Czy nie z panem Lucjanem Szardą mam zaszczyt? Tak, panie, odparł Prot. Szczęśliwy jestem, rzekł autor. Iż mogłem spotkać młodego poetę powołanego do tak świetnej przyszłości. Przysłał mnie tu pani de Bargeton. Słysząc to nazwisko, Lucjan zarumienił się i bąknął kilka słów, aby wyrazić wdzięczność za względy okazywane mu przez panią de Bargeton. Dawid zauważył rumieniec i zakłopotanie przyjaciela. Usunął się, zostawiając go z obywatelem, autorem memoriału o hodowli jedwabników. Szlachcic, party próżnością, pragnął wydrukować rękopis, iżby dzieło jego mogło się znaleźć w rękach kolegów z Towarzystwa Rolniczego. I cóż, Lucjanie, rzekł Dawid. Skoro obywatel odszedł, był żebyś zakochany w pani de Barżytą, Do szaleństwa. Ależ przesądy świata czynią, iż jesteście od siebie dalej, niż gdyby jedno z was było w Pekinie, a drugie na Grenlandii. Wola dwojga kochanków zwycięża wszystko, rzekł Lucian, spuszczając oczy. Zapomnisz o nas, odparł nieśmiały wielbiciel pięknej Ewy. Być może, iż przeciwnie, poświęciłem ci mą ukochaną, wykrzyknął Lucian. Co chcesz powiedzieć? Mimo mojej miłości, mimo rozmaitych pobudek, które mi każą szukać oparcia w pani de Bargeton, powiedziałem mi jej, że nie wrócę nigdy do jej domu, jeśli człowiek który przewyższa mnie talentem i wiedzą i którego przyszłość winna być pełna chwały, jeśli Dawid Seszar, mój przyjaciel, mój brat, nie znajdzie tam przyjęcia. Mam zastać odpowiedź w domu, ale mimo iż całą arystokrację proszono dziś wieczór dla wysłuchania moich wierszy, jeśli odpowiedź jest odmowna, noga moja nie postanie u pani de to. Dawid otarł oczy i ścisnął gwałtownie rękę Lucjana. Wybiła szósta. – Ewa musi być niespokojna. Do widzenia – rzekł nagle Lucjan. Pomknął, zostawiając Dawida na pastwę wzruszenia, które odczuwamy tak pełno jedynie w tym wieku zwłaszcza w położeniu tych dwóch młodych łabędzi, którym życie prowincjonalne nie podcięło jeszcze skrzydeł. – Złote serce! – wykrzyknął Dawid, towarzysząc okiem Lucjanowi, który przechodził przez halę. Lucjan podążył do Umo piękną promenadą Beaulieu, przez ulicę Duminarz i bramę świętego Piotra. Jeśli was dziwi, czemu obierał najdłuższą drogę, wiedzcie, iż na tej drodze leżał dom pani de Barcheton. Doświadczał tyle rozkoszy, przychodząc pod oknami tej kobiety, nawet bez jej wiedzy, iż od dwóch miesięcy nie wracał do umu inaczej. Zbliżając się do alei Beaulieu, spojrzał na przestrzeń dzielącą angulem od Umo. Pojęcia miejscowe stworzyły zapory moralne, o ileż trudniejsze do przybycia niż spadzistość, którą schodził Lucjan. Ambitny młodzieniec, który dostał się do pałacu Bargeton, rzucając sławę, niby most zwodzony między miastem a przedmieściem, Niespokojny był o decyzje swej ubóstwianej, jak faworyt, który pokusiwszy się o rozszerzenie władzy, obawia się niełaski. Słowa te muszą się wydać dziwne tym, którzy nie zapoznali się jeszcze z obyczajami miejscowości dzielących się na górne i dolne miasto. To też niezbędne jest udzielić tu parę objaśnień, tyczących się Angulem. Pozwolą one zrozumieć zarazem panią de Bargeton, jedną z najważniejszych osób tego opowiadania. Ongulem jest to stare miasto zbudowane na skale podobnej do głowy cukru, a sterczącej nad rozległymi łąkami, wśród których płynie szarenta. Skała ta łączy się ku Périgord z długim wzgórzem, który ucina nagłym spadkiem tuż nad Gościńcem z Paryża do Bordeaux, tworząc w ten sposób niby przelądek między trzema malowniczymi dolinami. O znaczeniu, jakie miało to miasto w czasie wojen religijnych, świadczą szańce, bramy i resztki fortecy wznoszące się na cyplu skały. Położenie Angulem czyniło ze niegdyś punkt strategicznie równie cenny dla katolików, jak i dla Kalwinów, ale to, co było dawniej siłą, dziś stanowi jego słabość. Te szańce bowiem, jak również zbyt stromy spadek, nie pozwalający się rozszerzyć miastu nad brzegami szarenty, skazały je na zgubną martwotę. W czasie, kiedy rozgrywały się te wydarzenia, Rząd usiłował pchnąć miasto ku perigor, wznosząc wzdłuż zbocza prefekturę, szkoły marynarki, budowle wojskowe, jak również wytyczając drogi. Ale handel uprzedził te zabiegi i to w innym kierunku. Od dawna już u stóp skały, nad brzegiem rzeki, nad którą biegnie gościniec z Paryża do Bordeaux, wyrosła mała mieścina zwana Umo. I powiększała się niby gniazdo grzybów. Nikomu nie jest obcą sława papierni angulemskich, które od trzech wieków z konieczności usadowiły się nad szarentą i jej dopływami, znajdując tam potrzebny spadek wód. Rząd założył w Ruel najznaczniejszą gizernię, dział dla marynarki. Ruch kołowy, poczta, gospody, warsztaty kołodziejskie, przedsiębiorstwa, wehikułów publicznych, wszystkie przemysły, które żyją z gościńca i z rzeki, zgrupowały się u stóp angulem, aby oszczędzić sobie trudności wynikłych ze stromego położenia miasta. Z natury rzeczy garbarnie, pralnie cały przemysł wodny został w pobliżu Szareń. W następstwie magazyny wódek, składy wszystkich surowców spławianych rzeką, wreszcie całe transito okoliły Szarentę swymi zakładami. Przedmieście Umur zmieniło się w handlowe, bogate ognisko, drugie angulem, na które z zawiścią zaczęło spoglądać górne miasto, Będące siedzibą rządu, biskupstwa, sądu, arystokracji. W ten sposób umo, mimo swej czynnej i wzmagającej się potęgi, zostało tylko przyczepkiem angulem. Na górze szlachta i władzę, w dole przemysł i bogactwo. Dwie Strefy społeczne stale i wszędzie nieprzyjazne sobie nawzajem. Trudno odgadnąć, które z dwóch miast bardziej nienawidziło swego rywala. Od lat dziewięciu restauracja zaostrzyła ten stan rzeczy, dość spokojnie układający się za cesarstwo. Większość domów w górnym Angulem należy albo do rodzin szlacheckich, albo do starożytnych rodzin mieszczańskich. Te żyją ze swoich dochodów i tworzą plemię tubylców, do którego obcy nigdy nie mają wstępu. Zaledwie zdarzyło się, aby po 200 latach zamieszkania, po Spokrewnieniu się z jednym z miejscowych rodów, jakąś rodzinę przybyłą z prowincji przyjęto za swoją. W oczach dawnych mieszkańców zostaje ona zawsze świeżym przybyszem. Prefekci, naczelnicy skarbowości, władze administracyjne, które następowały po sobie w ostatnich latach czterdziestu. Próbowały cywilizować te stare rodziny, usadowione na swej skale jak nieufne kruki. Tubylcy przyjmowali bale i obiady, ale co się tyczyło tego, aby dopuścić ich między siebie, stawiali stanowczy opór. Szydercze, plutkarskie, zawistne, skąpe rodziny te żenią się jedynie między sobą, szeregują się w zwarty batalion, nie pozwalając wejść ani wyjść nikomu. Zdobycze nowoczesnego zbytku są im zupełnie obce. Wysłać syna do Paryża znaczy dla nich zgubić go. Ostrożność ta daje obraz zacofania tych domów, opanowanych niedorzecznym royalizmem. Raczej zatrutych dewocją niż istotnie pobożnych i trwających w takiej samej martwocie jak miasto ich i skała. Angoulême cieszy się mimo to reputacją w sąsiednich prowincjach z powodu dobrego wychowania, którego ma sławę. Sąsiednie miasta wysyłają tam córki do pensjonatów i klasztorów. Łatwo pojąć. Jak bardzo duch kastowości oddziaływa na uczucia dzielące Angulem i UMU. Przemysł jest bogaty, szlachta przeważnie biedna. Jedną mści się na drugim pogardą równą z obu stron. Mieszczaństwo Angulem przejęło tę rywalizację. Kupiec z górnego miasta mówi o przemysłowcu z przedmieścia z niedającym się określić akcentem. To człowiek z umu. Podkreślając położenie szlachty we Francji i dając jej nadzieję niemożebne do ziszczenia bez powszechnego przywrotu, restauracja pogłębiła przedział moralny, który bardziej jeszcze niż przedział topograficzny dzielił angulem od umu. Szlachta, wówczas idąca ręka w rękę z rządem, Stała się bardziej wyłączna i nieprzystępna niż gdziekolwiek indziej we Francji. Mieszkańc UMO był czymś w rodzaju pariasa. Stąd owe podziemne i głębokie nienawiści, które dały taką przerażającą jednomyślność rewolucji roku 1830 i zniwyczyły warunki trwałości społecznego ukształtowania Francji pycha dworskiej szlachty oddaliła od tronu serca szlachty z prowincji tak jak ta znowu odstręczyła odeń mieszczanstwo, raniąc je we wszystkich ambicjach wprowadzenie zatem człowieka z umu aptekarskiego synka do salonu pani de Bargeton stanowiło małą rewolucję któż był jej sprawcą Lamartine et Victor Hugo. Cajimier de la Vigne et Canali. Béranger et Chateaubriand. Villemain et pam Sumet Soumet et Tissot. Étienne et Davrigny. Benjamin Constant et Lamennais. Cousin et Nichot. Zarówno dawne, jak i nowe znakomitości literackie, liberałowie, jak i rojaliści. Pani de Bargeton kochała sztukę i literaturę. Gust niewątpliwie dziwaczny. Mania, nad którą ubolewało głośno cały angulem, ale którą musimy wytłumaczyć. Szkicuj życie tej kobiety urodzonej i stworzonej dla sławy zamkniętej, w ciasnym zakątku, przez nieszczęśliwe okoliczności, kobiety, której wpływ rozstrzygnął o losach Luciana. Pan de Bargeton był prawnukiem jurata z Bordeaux, nazwiskiem Miro, uszlachconego za Ludwika XIII, po długoletnim piastowaniu urzędu. Za panowanie Ludwika XIV syn jego, już pod nazwiskiem Miro de Bargeton, został oficerem straży bram królewskich i ożenił się tak świetnie pod względem pieniężnym, że za Ludwika XV syn jego nazywał się już tylko, krótko i po prostu panem de Bargeton. Ten Bargeton, wnuk pana Miro, jurata... Tak bardzo dbał o godność prawdziwego szlachcica, że stracił na to prawie cały majątek swojej rodziny i tym samym położył koniec jej świetności. Dwóch jego braci, stryjecznych dziadków obecnego barżetona wróciło do przemysłu, także dziś jeszcze istnieje nazwisko miło w świecie handlowym miasta Bordeaux. Włości Barżeton położone w Angoumois a zależne prawnie od lenna L'Archefoucauld i dom w zwany pałacem barżetonów, zapisano podstawionemu spadkobiercy, dzięki czemu wnuk owego barżetona, utracjusza, wziął w sukcesji jedno i drugie. W roku 1789 odebrano mu prawo użytkowania, skutkiem czego musiał poprzestać na dochodach z ziemi mogącej przynieść około dziesięciu tysięcy liwrów renty. Gdyby jego rodzony dziadek wstąpił był w zaszczytne ślady Barżetona I i Barżetona II, wówczas Barżeton V, któremu możemy dać przydomek niemy, nosiłby tytuł margrabiego od Barżeton. Byłby się połączył z jakąś wielką rodziną, i został księciem i parem jak tylu innych, gdy teraz w roku 1805 uważał za wielki zaszczyt, iż mógł poślubić pannę Marię Louise Anaïs de Negrepelis, córkę szlachcica zapomnianego od dawna w rodzinnej wiosce, jakkolwiek był przedstawicielem młodszej linii jednej z najstarszych rodzin południowej Francji. Był jeden negatywizm między zakładnikami Ludwika Świętego. Jednakże głowa starszej linii nosi znakomite nazwisko Despar, nabyte za Henryka IV przez małżeństwo z dziedziczką tej rodziny. Szlachcic ten, młodszy syn młodszego syna, żył w majątku żony w wiosce koło Barbezie, którą znakomicie gospodarował Chodząc sam na targ sprzedawać zboże, sam przerabiając własne wino i drwiąc sobie z docinków, byle mógł gromadzić talary i zaokrąglać od czasu do czasu swą posiadłość. Okoliczności dość rzadkie na zapadłej prowincji zaszczepiły pani de Bargeton zamiłowanie do muzyki i literatury. Podczas rewolucji Niejaki ksiądz Niolon, najlepszy uczeń księdza Rose, ukrył się w zameczku w Escarbas, unosząc zawiniątko z nutami własnych kompozycji. Opłacił sowicie gościnę starego szlachcica, zajmując się wykształceniem córki jego, Anais, zwanej przez skrócenie nais, którą bez tego wydarzenia pozostawiono by samej sobie lub, co jeszcze gorzej, pierwszej lepszej pokojowej. Księżyna nie tylko był dzielnym muzykiem, ale posiadał rozległe wykształcenie literackie. Mówił po włosku i po niemiecku. Nauczył pannę tych dwóch języków, zarówno jak kontrapunktu zapoznał ją z wielkimi poetyckimi dziełami Francji, Włoch i Niemiec to znów przegrywał z nią utwory muzyczne mistrzów. Wreszcie, aby czymś zapełnić samotność, na jaką skazywały ten dom wypadki polityczne, nauczył ją Greki i Łaciny i dał jej nieco wiadomości z nauk przyrodniczych. To męskie wychowanie, niezłagodzone czujną opieką macierzyńską, odbiło się na charakterze młodej osoby, którą i tak już wiejski tryb życia usposabiał do niezależności. Ksiądz Niolon, dusza zapalna i poetyczna, miał naturę artysty, która kryje w sobie wiele cennych przymiotów, ale która swobodą sądów i spojrzenia Wznosi się nad poziom mieszczańskich widnokręgów. O ile w życiu światowym te natury umieją zyskać przebaczenie swoich wyskoków oryginalnością i głębią, o tyle bywają one niebezpieczne w życiu prywatnym, a to dla różnych dziwactw, których mogą się stać powodem. Ksiądz miał wiele zapału i siły przekonania, to też poglądy jego musiały udzielić się pannie, w której wrodzona młodym egzaltacja wzrosła jeszcze w wiejskiej samotności. Ksiądz Niolon przekazał młodziutkiej uczennicy swą śmiałość myśli, łatwość i bystrość sądu, nie bacząc, iż te przymioty, tak cenne dla mężczyzny, stają się ułomnościami w kobiecie przeznaczonej do skromnych zadań. Matki rodziny. Jakkolwiek ksiądz Niolon wciąż upominał uczennicę, aby się starała zachować tym więcej skromności i prostoty, im więcej posiada wiedzy i nauki, panna de nabrała znakomitego mniemania o sobie, a równocześnie powzięła głęboką pogardę dla ludzkości. Widując w swym otoczeniu jedynie ludzi niższych, prześcigających się w usłużności, nabrała wyniosłego tonu wielkich pań, nie mając równocześnie słodkiej ich obłudy. Głaskana w swych próżnościach przez księdza, który podziwiał w niej siebie, jak autor podziwia się w swoim dziele, nie miała na swoje nieszczęście żadnego punktu porównania. Który by jej ułatwił wyrobienie sądu o sobie. Brak towarzystwa jest jednym z największych niebezpieczeństw życia wiejskiego. Nie mając sposobności zadawać sobie dla drugich przymusu nakładanego formami i strojem, traci się zwyczaj krępowania się dla kogokolwiek. Wszystko wówczas wypacza się w końcu. I forma, i treść. Z czasem, śmiałość poglądów panny de Negrepelis, niezłagodzona byciem towarzyskim, zaczęła przebijać w jej wzięciu, w jej spojrzeniu, nawykła do owej zbytniej swobody, która zrazu ma urok oryginalności, ale z którą jest do twarzy tylko awanturnicą. Tak więc to wychowanie, którego kanty byłyby się wygładziły w wielkim świecie, musiało z czasem okryć ją śmiesznością w angulem, z chwilą gdy wielbiciele przestaliby ubóstwiać jej wady, które są wdziękiem jedynie w młodości. Co się tyczy pana de Gnegrepelis, ten oddałby wszystkie książki córki, aby ocalić chorego wołu. Był tak skąpy, że nie dałby jej ani grosza nad dochód, który się jej sprawa należał, nawet gdyby chodziło o sprawienie najniezbędniejszej dla jej wykształcenia drobnostki. Ksiądz umarł w roku 1802 przed małżeństwem drogiej uczennicy, małżeństwem, które byłby z pewnością odradzał. Po śmierci Dobrego Księdza stary szlachcic, zostawszy z córką na barkach, znalazł się w wielkim kłopocie. Czuł się zbyt słaby, aby podjąć walkę, która musiała wybuchnąć pomiędzy jego skąpstwem a niepodległym umysłem niezatrudnionej dziewczyny. Jak wszystkie młode osoby wytrącone z drogi, którą kroczą zazwyczaj kobiety, Nais, trzeźwo osądziła małżeństwo i niewiele o nie dbała. Ze wstrętem myślała o poddaniu swej inteligencji i osoby człowiekowi miernemu i pospolitemu, a takich jedynie mogła spotkać. Chciała rozkazywać, a miała słuchać między poddaniem się grubiańskiej samowoli istotnie wyrozumiałej na jej upodobania, a ucieczką z kochankiem, nie wahałaby się ani chwili. Pan de Negrepelis był jeszcze na tyle szlachcicem, aby się wzdragać przed mezaliansem. Podobnie jak wielu ojców, postanowił wydać córkę za mąż nie tyle dla niej, ile dla własnego spokoju. Potrzebował jakiegoś arystokraty albo szlachcica niezbyt sprytnego, niezdolnego wszczynać trudności w rachunkach z opieki, dość nieznaczącego jako umysł i jako charakter, aby naiz mogła żyć według swej fantazji, dość bezinteresownego, aby ją zaślubić bez posagu. Ale jak znaleźć kandydata, który by przypadł do smaku zarówno ojcu, jak córce? Podobny człowiek byłby w istocie Feniksem. Pod tym podwójnym kątem widzenia pan de Negrepelis rozglądał się wśród mieszkańców prowincji. Pan de Bargeton wydał mu się jedynym, który odpowiadał programowi. Pan de Bargeton, mężczyzna czterdziestoletni, mocno nadwyrężony wybrykami młodości, odznaczał się dość wybitną tempotą, ale zostało mu w sam raz na tyle zdrowego rozumu, aby zarządzać swym majątkiem, jak również dość taktu, aby zajmować miejsce w wielkim świecie angulem nie popełniając żadnej niezręczności ani głupstwa. Pan de -Pelis wytłumaczył bez ogródek córce negatywną wartość tego wzorowego męża oraz wszystkie korzyści, jakie mogła wyciągnąć z tego związku dla własnego szczęścia. Zaślubiała nazwisko i herb przeszło dwusetletni. Kupowała sobie parawan. Mogła urządzić sobie wedle woli życie pod ochroną płaszczyka społecznego i przy pomocy stosunków, jakie umysł jej i uroda zdobędą w Paryżu. Nais uległa nadziejom podobnej swobody. Pan de Barge tą myślał, że robi znakomitą partię, obliczając iż teść zostawi mu niebawem piękny szmat ziemi, który zaokrąglał z taką miłością. Równocześnie jednak pan Degnegar układał w duchu na grobek dla zięcia.